9 września, piątek z Ewangelii Świętego Łukasza. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Może. I dzisiaj nie brakuje takich ślepych przewodników. Dzisiaj nie brakuje takich ślepych nawigatorów ludzkiego życia, którzy w swojej obłudzie, w swoim fałszu uważają się, że za tak dobrych, cudownych, a tak naprawdę często czynią to samo. Często czynią to samo. Ja tobie pomogę wyjść z nałogu. Ale sam tkwię w nałogu. Ja tobie pomogę porzucić grzech, walczyć z sobą. Ale sam tkwię w grzechu. Sam odszedłem od Pana Boga. Najgorsze jest to, że często ci niewidomi, wychowawcy, przełożeni, oni nie chcą zauważyć swojej ślepoty. Im się wydaje, że już są tak cudowni, a to tylko zwykła obłuda, hipokryzja. Stanąć w prawdzie, stanąć przed lustrem, zobaczyć, jakim ja jestem. I rzeczywiście, kiedy jestem dobry, kiedy czuję się na tyle silny, mogę ci pomóc, ale nie ja jestem przewodnikiem. Jezus jest przewodnikiem. To On cię uzdrowi, to On cię poprowadzi. Ja tylko jestem narzędziem w Jego ręku. Nikt nie może nawrócić się, nikt nie może zmienić się poprzez to, tylko jakim ja będę. Ja mogę być tylko świadectwem, ale tym świadectwo umocni, to świadectwo we mnie umocnił kto? Jezus. Być przewodnikiem to być prawdziwym, krystalicznym, autentycznym, człowiekiem wiary, człowiekiem miłości. To nie żyć w obłudzie. To nie udawać się za kogoś lepszego, a sam często pod wieczór dnia robić błędy. To, co dalej mówi Jezus, że widzimy drzazgę wokół brata, a belki we własnym nie zauważamy. Tak jest. Tak jest. My widzimy błędy innych, a sami popełniamy 100 razy większe błędy. Ale nie przyznajemy się do nich. Chcemy wobec ludzi, wobec świata być cudowni. Ja, ksiądz, zobaczcie, światłość, blask pobożności, świętości. Ja, żona, matka, zobaczcie, jaką jestem matką kochającą żoną. Ja jako mąż, zobaczcie, jak jestem mąż, jaki ojciec. A ile błędów popełniamy w miłości rodzicielskiej, w miłości małżeńskiej? Ile błędów popełniamy jako chrześcijanie, jako wierzący w stosunku do Pana Boga? Kim jestem? Jako człowiek, jako wierzący, jako chrześcijanin, jako mąż, żona, jako kapłan, jako dziecko. Stanąć w prawdzie o sobie samym. Jeśli będę wiedział, że jestem prawdziwy, autentyczny, to mogę pomóc. Ale tym, co piękne we mnie, dobre, a nie obłudą, kombinowaniem, tuszowaniem niektórych rzeczy. Nie zatuszujemy, uwierzcie. To wcześniej czy później wyjdzie. Wcześniej czy później inni zauważą nasze błędy. I będą je nam wytykali. Tak jak w niedzielę było z tymi, co budowali wieże, czy na wojnę. Będą się z nich śmiać, że porywają się na coś, gdzie nie mają ani argumentów, ani siły, ani jakiejś mocy. My chcielibyśmy być rzeczywiście tymi przewodnikami w wierze, ale my chyba sami. Potrzebujemy tego jednego, prawdziwego przewodnika, Chrystusa. I trzeba tam odnaleźć
to zaczepienie, tą siłę i poprosić, aby to Jezus mnie prowadził. Nie kto inny. Inny może być tylko, tak jak mówiłem, pomocą, narzędziem. Ale to Jezus ma być tym wyznacznikiem mojego codziennego życia. Serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.